Decyzją sądu odwoławczego sprawa KOD-u, a dokładniej zachowania działaczy tej organizacji podczas otwarcia wystawy o żołnierzach generała Andersa w Suwalskim Archiwum Państwowym została przywrócona do powtórnego rozpatrzenia przez Sąd Rejonowy w Suwałkach. Pierwsza rozprawa odbyła się w miniony piątek. Członkowie tej formacji powtórnie zasiedli na ławie obwinionych, stając oko w oko z oskarżycielem publicznym, Komendą Miejską Policji w Suwałkach. O konieczności ponownego rozpatrzenia sprawy zakłócenia porządku publicznego podczas wystawy Armia Skazańców w Archiwum Państwowym zadecydował w kwietniu Sąd Okręgowy. Sędzia Jacek Sowul, koledze z rejonówki, zarzucił dość swobodną ocenę zebranych dowodów, co w rezultacie miało doprowadzić do błędów w ustaleniu stanu faktycznego tego zdarzenia. Niepodlegające dyskusji prawo do wolności wypowiedzi, stwierdził sędzia Sowul, jest ograniczone prawem do wolności wypowiedzi innych osób. Tymi innymi osobami mają być organizatorzy wystawy i zaproszeni przez nich goście. Sędzia Sądu Okręgowego wskazał tym samym na kierunek sprawy, w którym powinien podążyć sąd przy ponownym jej rozpoznaniu. Zadanie powtórnego rozpatrzenia sprawy przypadło sędziemu Piotrowi Taraszkiewiczowi. W ostatni piątek wysłuchał stanowisk stron postępowania. Obrońcy obwinionych, mecenasi Jakub Wendę i Paweł Przełomski oraz oskarżyciel reprezentowany przez naczelnika Wydziału Prewencji Suwalskiej Policji Jarosława Golubka pozostali przy swoich stanowiskach prezentowanych w pierwszym postępowaniu. Trudno ukrywać, że obecność publiczności i mediów dzisiaj na sali po raz już szósty, jeśli mnie pamięć nie myli, pozwala na postawienie tezy, że to nie jest zwykła sprawa z artykułu 51 kodeksu wykroczeń, ale sprawa, która dotyczy rzeczy niezwykle istotnych dla funkcjonowania demokratycznego państwa prawa, niezwykle istotnych dla oceny kwestii związanych ze swobodami, prawami i wolnościami obywatelskimi. Wyroku w tej sprawie spodziewać się możemy 29 czerwca.